Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani przewodnicząca, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I gratuluję wyboru na to stanowisko, bo to zaledwie od soboty podczas Rady Krajowej to wszystko się wydarzyło. Zacytuję Donalda Tuska, z soboty właśnie opozycja robi wszystko, żeby pieniądze trafiły do Polski, nie bacząc na to, że mogą być źle wykorzystane przez rząd. Tak mówił szef Platformy o pieniądzach z Funduszu Odbudowy. Ale to wszystko, to chyba pani przewodnicząca, nie jest na przykład brak poparcia Platformy dla Funduszu Odbudowy w Sejmie, rezolucja Parlamentu Europejskiego poparta przez waszych eurodeputowanych, która wzywała do zawieszenia płatności, to mają być działania, sprawiają, że pieniądze do Polski trafią? Po pierwsze, fakt, że wstrzymaliśmy się, jeśli chodzi o głosowanie w Sejmie Funduszu Odbudowy, okazał się najlepszym rozwiązaniem, gdyby PiS nas wtedy posłuchał, gdyby Lewica nie zdradziła, gdybyśmy mogli trzymać w szachu PiS ze względu na karygodne, skandaliczne zachowanie Ziobry i jego ludzi, to dzisiaj mielibyśmy o jeden problem mniej. Bo wie pan, jakie są trzy warunki, żeby te pieniądze popłynęły do Polski jeszcze w grudniu. Izba dyscyplinarna, wszyscy wiemy, przywrócenie sędziów, wszyscy wiemy, ale jest też trzeci warunek. Jest uwzględnienie w komitecie monitorującym partnerów społecznych. I przecież to był jeden z postulatów Koalicji Obywatelskiej. Trzeba było wtedy załatwić to. Izbę dyscyplinarną podobno mamy załatwioną, natomiast zostaliby sędziowie i na pewno byłoby dużo łatwiej. A jeśli chodzi o rezolucję, nie było tam mowy o zawieszeniu płatności. No pani przewodnicząca, ale to ja mogę zacytować, w takim razie, żebyśmy tak o konkretnych sprawach rozmawiali. Parlament Europejski wzywa Komisję i Radę do podjęcia pilnych i skoordynowanych działań poprzez wykorzystanie swoich uprawnień, w tym wstrzymanie lub zawieszenie płatności. No to tak, była panie mowa, redaktorze, czyli była ale mowa. Nie dodał pan, aha, że wstrzymanie, zawieszenie płatności w przypadku, kiedy jest łamana praworządność. Znaczy, chce no, pan wyjść. Ja rozumiem, kraju, ale, prawdziwe jest zdanie, eurodeputowani PO wzywali do zawieszenia lub wstrzymania płatności. Jest prawdziwe, czy nie, pani przewodnicząca? Nie. No jest. Eurodeputowani wzywali przez tą rezolucję rząd PiSu, żeby się opamiętał i nie narażał Polaków na to, że stracimy nie tylko te 100 miliardów w sumie dotacji z Krajowego Planu Odbudowy, ale tak naprawdę stracimy 500 ponad miliardów złotych w ciągu 8 lat na transformację energetyczną i stracimy środki z wieloletniej perspektywy finansowej, jeśli będą tak dalej postępować, a to jest skazanie Polaków na biedę, nędzę i życie w smogu i umieranie kilkudziesięciu tysięcy ludzi rocznie przez zanieczyszczone powietrze. No czego pan chce dla Polski? My nie. Broń Boże, nie chcę, żeby Polacy umierali przez zanieczyszczone powietrze albo z żadnego innego powodu, pani przewodnicząca. Wczoraj w Sejmie wiceminister Waldemar Buda mówił, że ta kolejność, jeżeli chodzi o Unię Europejską i rozmowy na temat Krajowego Planu Odbudowy, będzie taka. Najpierw KPO, potem likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Dobra strategia? Przebiegła? Minister Buda powinien schować się gdzieś do jakiejś mysiej dziury i po tych kłamstwach, które mi przez pół roku właściwie faszerował Wysoki Sejm, komisję, naprawdę powinien dawno podać się do dymisji. Ale kłamstwa, że pieniądze już za chwilę będą, że wszystko jest na dobrej drodze i tak dalej, znaczy, o takie słowa chodzi? Oczywiście, że tak. No w lipcu minister Buda mówił, że dyskusja z Komisją Europejską jest zakończona i czekamy tylko i w ciągu kilku tygodni przyjdą pieniądze. Wiedział doskonale, że nic nie jest zakończone. Ja dwa dni temu uczestniczyłam w podkomisji, której jestem członkiem do spraw monitorowania wydatkowania środków unijnych i tam urzędnicy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju wyraźnie nam zakomunikowali, że rozmowy nie są zakończone i uwaga, że pieniądze, jeśli przypłynie pierwsza transza w przyszłym roku, to wie pan, jaki jest ten pierwszy milestone, czyli kamień milowy? Reforma sądownictwa i nie jest to na pewno reforma, o której opowiada Ziobro, więc PiS ma albo do wyboru wyrzucić z rządu Ziobrę, stać się rządem demokratycznym,
albo naprawdę nie będzie pieniędzy z Unii i niech się wreszcie ogarną i opamiętają. Ale wyrzucić z rządu Ziobrę to znaczy oddać władzę, bo bez Zbigniewa Ziobry i jego ludzi no nie będzie tego rządu. Ten rząd nie będzie miał większości w Sejmie, więc Unia Europejska oczekuje wprost, żeby Prawo i Sprawiedliwość oddało władzę. Tak można uprościć tę wypowiedź pani przewodniczącej, no bo jeżeli wyrzucą z rządu Ziobrę i tych kilkunastu posłów rozstaną się z tymi posłami, którzy wspierają rząd, to wtedy będą pieniądze, no to tak brzmi jak jakiś polityczny dyktat, pani przewodnicząca. Panie redaktorze, niechżeż pan nie używa słów panów Waszczykowskich, Ziobrów i Morawieckich. Naprawdę, Unia oczekuje od nas jednego, przestrzegania traktatów. W traktatach jest napisane, że mamy być państwem prawnym, mamy być państwem demokratycznym, mamy przestrzegać praw człowieka, obywatela, mamy zapewnić niezawisłość sędziów i niezależność sądów. No tylko o to chodzi. Niczego innego nikt od nas nie chce. Tego samego są od Niemców, Francuzów, Litwinów i wszystkich członków Unii Europejskiej, naprawdę. To teraz jeszcze do Rady Krajowej wrócimy i panią przewodniczącą tym razem zacytuję. Jeśli na serio chcecie pomóc ludziom, jeśli chcecie, żeby ceny przestały rosnąć jak zwariowane, to Polska musi mieć wolne sądy, wolne media i państwo musi przestrzegać wolności i praw człowieka. No taka ciekawa recepta na niższą inflację, pani przewodnicząca. No to ważne sprawy oczywiście, wolności, prawa obywatelskie, praworządność, tylko czy faktycznie to jest recepta na niższą inflację? Panie redaktorze, to, że posłowie PiS-u nie rozumieją moich słów, to ja się nie dziwię, ale ja myślę, że pan rozumie i pan dokładnie wie, że wymieniałam kilka punktów koniecznych do zwalczenia inflacji. Pierwszym było przynajmniej odsunięcie na rok podniesienia podatków dla producentów towarów i usług i od tego zaczęłam. Drugim było wzmocnienie złotówki, bo bez tego inflacja naprawdę nie spadnie, a wzmocnienie złotówki i wzmocnienie inwestycji jest możliwe tylko w jednym wypadku. Jak zakończymy konflikt z Unią Europejską, czyli zapewnimy bezpieczeństwo inwestowania, dobry klimat dla biznesu, i jeśli zapewnimy sobie miliardy euro na poważne inwestycje, w tym transformację energetyczną. Żeby to się stało, konieczne jest to, o czym powiedziałam w puencie. A więc przywróćcie niezależne sądy, przywróćcie w Polsce prawa, w tym prawa kobiet, oddajcie niezawisłość sędziom i wtedy będą i pieniądze z KPO, i mocny złoty, I to jest rzeczywista tarcza antyinflacyjna, a nie te banialuki, które opowiada premier Morawiecki, dając nam 5 zł zysku, zdaje się, na obniżeniu akcyzy na energię elektryczną. A pani przewodnicząca, jeżeli o inflację chodzi, to będzie taka sprawa, taki problem, który no, sprawi, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Inflacja będzie czymś, to bo przez lata różne mniejsze, większe afery w Prawie i Sprawiedliwości miały miejsce, czy w ekipie rządzącej poparcie na podobnym poziomie się utrzymywało. Inflacja, no, będzie czymś, co zmieni, wywróci ten polityczny stolik, zmieni w ogóle właśnie polityczną rzeczywistość, pani zdaniem? To jest coś, z czym rządzący sobie nie poradzą i na czym polegną? Jestem o tym przekonana. Jestem przekonana o tym, że Polacy dali się zwieść i to nie jest niczyja wina. I absolutnie nigdy nie powiem, że PiS kupił ludzi, kupił jakiś elektorat. Ludzie mają prawo oczekiwać od rządzących, że będą robili wszystko, żeby zapewnić im dobrobyt. I PiS wmówił ludziom, że jeśli pójdą transfery socjalne i jednocześnie będzie zadłużał Polskę, tyle że o tym nie mówi, jeśli zamiast na inwestycje wszystko przeznaczymy na konsumpcję, to ludziom będzie się żyło lepiej. Okazuje się, że wprowadzenie tych kilkudziesięciu nowych opłat, danin, podatków i tak dalej, podniesienie ich, plus zaniedbanie inwestycji, plus kompletne rozwalenie wymiaru sprawiedliwości spowodowało to, że dobrobyt okazał się pozorny, krótkotrwały, bo inflacja, czyli drożyzna teraz nie jada. Ale pani przewodnicząca, mówi pani, że ludziom za nie sprawia, że im żyje się lepiej, ale to pani dzisiaj by tak z pełną odpowiedzialnością powiedziała zdanie, ludziom za Platformy Obywatelskiej żyło się lepiej? Panie redaktorze, to jest zdanie, które... Ale pani przewodnicząca go użyła. Pani przewodnicząca go użyła. Nie, no pani przewodnicząca użyła tego zdania, że wydawało się im, że ludziom będzie żyło się lepiej. Więc ja pytam, czy pani przewodnicząca może teraz powiedzieć, za Platformy ludziom się żyło lepiej. Używam
tych słów, których pani przed chwilką, którymi pani się posłużyła. Nie, ja nie posłużyłam się. Ja w ogóle nie porównałam tego z Platformą, bo nie da się porównać 4 lat świetnej koniunktury, którą do dzisiaj jakby czerpie z tego profity PiS, z 8 latami, gdzie były 2 ogromne kryzysy finansowe. Czyli... Ale panie redaktorze, ja odpowiem na to pytanie. Ludziom pod rządami PiS-u już niedługo będzie żyło się niestety gorzej niż w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, bo jeśli inflacja będzie wynosiła około 8%, a właśnie taką dzisiaj mamy, to znaczy, że jeden miesiąc pracują za darmo. Jeden miesiąc pracują jeszcze za darmo. Jedna sprawa, pani przewodnicząca, na koniec. Koalicja Obywatelska ma już w swoich szeregach Inicjatywę Polską. Teraz w Sejmie reprezentacja Polskiej Partii Socjalistycznej mocno się zwiększyła po tym, jak 5 osób odeszło z klubu parlamentarnego Lewicy. To będzie naturalny koalicjant Koalicji Obywatelskiej? Panie redaktorze, czas pokaże. Ja zawsze powtarzam, że ci wszyscy, którzy staną po jasnej stronie mocy, do walki z populistycznym, antydemokratycznym, szkodliwym dla Polski rządem PiS-u, mogą z nami iść do wyborów. Oczywiście musimy się na pewne rzeczy umówić. Jedną z nich jest to, że manna nie spada z nieba, ale oczywiście wrażliwość społeczna kolegów, koleżanek z Lewicy, na przykład pani marszałek Staneckiej, jest dla nas też ważna i ja taką samą wrażliwość społeczną mam. A mówiła to wszystko Izabela Leszczyna, od niedawna wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo pani przewodniczącej dziękuję za rozmowę. Nisko się kłaniam i życzę dziękuję dobrego dnia. Dziękuję Państwu... pięknie. Zdrowia życzę. I nawzajem. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne Sedno Sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy. A już za kilka sekund na moim miejscu pojawi się Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić dla Państwa super raport. Dzień dobry Państwu w czwartek. Czwartek dzisiaj? W czółeczku? Czwartek. Dobrze, nic mi się nie pomyliło. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Państwa gościem profesor Wojciech Maksymowicz z Polski 2050. Oczywiście o kwestiach związanych z epidemią będziemy rozmawiać. Mamy już wczorajsze bardzo niepokojące w dalszym ciągu dane. 592 zgony spowodowane COVID-19. Kolejny dzień w okolicach 600, wczoraj 669 dokładnie. Więc tutaj ta dynamika no niestety w dalszym ciągu bardzo wysoka. Jeśli chodzi o zakażenia, 23 tysiące niemal, czyli dokładnie 22 097. To jest 22,97, tak, czyli 22 tysiące dokładnie. To jest 20% mniej niż tydzień temu. Tak zaznacza minister zdrowia Adam Niedzielski, twierdząc, że ten szczyt fali pandemicznej, czwarty szczyt fali pandemicznej mamy już powoli za sobą, no ale niestety nic nie wskazuje na to, żeby w dalszym ciągu posłowie Prawa i Sprawiedliwości mieli możliwość na przykład przeprowadzenia tej ustawy, zgodnie z którą pracodawcy mieliby możliwość sprawdzania, czy ich pracownicy są zaszczepieni i w razie czego oddelegowania ich na inny odcinek obowiązków służbowych, odcinek, który nie wymaga dużego kontaktu z klientem. Wczoraj Komisja Zdrowia miała w tej sprawie pracować, no ale okazało się, że posiedzenie tejże komisji zostało odwołane. Jeżeli nie będzie reakcji, a tak to wygląda, nie będziemy mogli rozpocząć, tak powiedział przewodniczący Komisji Zdrowia wczoraj Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Komisja nie mogła obradować, bo jak stwierdził Latos, na sali były osoby nieuprawnione i nie zostały zachowane obostrzenia. To oczywiście kwestia storpedowania prac tej komisji przez posłów Konfederacji, którzy sprzeciwiają się temu projektowi, który pozwalałby pracodawcom sprawdzać paszporty covidowe swoich pracowników. Od początku duży bałagan był z powołaniem tej komisji. Najpierw ona miała się zebrać o godzinie 9 rano, później tuż przed 9 została przesunięta na godzinę 15, aż ostatecznie w ogóle się nie odbyła. No i są takie przypuszczenia, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie ma zdecydowanej większości i możliwości do tego, żeby taki projekt przez parlament przeprowadzić. W związku z tym odsuwa tę sytuację na pytanie, czy wieczne nigdy, czy na czas nieokreślony na razie. Konfederacja mówi, że jest przygotowana, tutaj cytat z Jakuba Kuleszy, na walkę z tym projektem. Przygotowaliśmy wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu, a także już około 70 poprawek. Ich liczba stale rośnie. Chcemy dobić do setki. Tak zapowiada
Konfederacja, która od początku twierdzi, że te wszystkie ustawy związane ze sprawdzaniem paszportów covidowych, z kolejnymi restrykcjami, to jest wprowadzanie segregacji sanitarnej, i Konfederacja zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, wbrew przynajmniej teoretycznie woli rządu Prawa i Sprawiedliwości. I na ten temat z profesorem Wojciechem Maksymowiczem oczywiście będziemy mówić. Będziemy także mówić o niejasnościach związanych już bezpośrednio z panem profesorem. To ja już później państwu opowiem o tej całej sytuacji, jeżeli ktoś jej nie zna. Po godzinie 9.30 Andrzej Rozenek z Koła Parlamentarnego, muszę się tego nauczyć, Polskiej Partii Socjalistycznej. Nowy byt w Sejmie. Wczoraj Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy mówił o tym, że posłowie i senatorowie odeszli z Nowej Lewicy ze względu na to, że byli sfrustrowani brakiem stanowisk, więc dzisiaj mówimy sprawdzam i Andrzeja Rozenka zapytamy o to, dlaczego posłowie i senatorowie postanowili odejść z Nowej Lewicy, zrezygnować ze współpracy z Włodzimierzem Czarzastym i stworzyć własne koło poselskie. Czy to jest przygotowanie już gruntu pod porozumienie z Koalicją Obywatelską na ewentualne nowe listy wyborcze do nowego Sejmu i do nowej kampanii w roku 2023? No trudno oprzeć się takiemu wrażeniu ze względu na to między innymi, że o ich odejściu wiedzieli wszyscy liderzy opozycji, w tym Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, ale nie poinformowali własnego szefa, czyli ani Roberta Biedronia, ani Włodzimierza Czarzastego, więc sytuacja rzeczywiście dość skomplikowana, tym bardziej, że Andrzej Rozenek miał permanentny konflikt z Włodzimierzem Czarzastym, więc na ten temat także dziś rozmawiać będziemy. Oczywiście będziemy wracać także do kwestii związanych z funduszami unijnymi, z zaliczką z Krajowego Planu Odbudowy. Z tą możemy się już właściwie pożegnać, czyli 25 miliardów złotych przechodzi nam koło nosa. Dziś drugi dzień wizyty w Brukseli premiera Mateusza Morawieckiego, ale on na razie na forum unijnym walczy o obniżenie akcyzy na paliwo z 23 do 8%, bo oczywiście taka zgoda wspólnoty musi być. Dzisiaj także robocze spotkanie z szefami i Komisji Europejskiej, i Parlamentu Europejskiego, więc pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki w ogóle będzie poruszał jeszcze kwestię otrzymania przez Polskę funduszy unijnych, czy już tak naprawdę stwierdził, że ta sytuacja i tak jest skazana na porażkę, w związku z tym jesteśmy w stanie sobie pozwolić na utratę setek miliardów złotych, które miały ze sobą przynieść krajowe plany odbudowy. No i także pozostaje oczywiście bardzo duży znak zapytania, co z pieniędzmi z normalnego budżetu, z normalnej perspektywy budżetowej, która lada chwila też już zacznie obowiązywać. Mówiąc krótko, sytuacja bardzo skomplikowana i bardzo niedobra dla nas wszystkich, dla samorządów, dla przedsiębiorców, którzy na pieniądze z Unii mocno liczyli. Powrócą także oczywiście tematy związane z inflacją, z drożyzną, z cenami paliwa. No to jest to, co w tej chwili zajmuje nasze umysły bardzo mocno, szczególnie przed świętami, bo wielu twierdzi, że to będą najdroższe święta od kilkudziesięciu lat. I myślę, że państwo, robiąc już zakupy przed świętami, doskonale to w swoich kieszeniach i swoich portfelach odczuwa. Profesor Wojciech Maksymowicz, Polska 2050. Już za kilka minut, po godzinie 9.30, Andrzej Rozenek z koła Polskiej Partii Socjalistycznej. A teraz w żadnym partyjnym trybie, ale w trybie dziennikarskim. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego. Dzień dobry. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry państwu. W trybie codziennym. W trybie codziennym, tak jest. I jak zwykle ciekawe tematy ze sobą przynosisz. Zaczynamy oczywiście od tematu covidowego, bo trudno od niego uciec. Jesteśmy na szczycie. Cały czas podajemy statystyki. Okazuje się, że one nie do końca muszą być wiarygodne. No to już od dawna wiemy, że te liczby, które, o których mówimy codziennie państwu... Ja cię słucham, tylko włączam widzów, tak, jakby co. Są... delikatnie rzecz ujmując, zaniżone. Ja przypomnę, za wczoraj 669 osób zmarło, przepraszam, są za wtorek dane. Tak. A w ogóle od początku pandemii oficjalnie śmierć z powodu koronawirusa 89 714 osób. Bardzo duże Ale miasto. Jak zwracają uwagę lekarze, bardzo dużo zgonów. Ludzi, którzy umarli na COVID-a, nie jest jako COVID rejestrowanych. Nie jest to robione celowo, specjalnie i tak dalej. Znowu, wynika też często z tego, że wielu ludzi broni się rękami i nogami przed w ogóle przyjęciem do świadomości, że ten wirus istnieje. Niektórzy nawet chorzy wolą pozostać w domu, nie szukają pomocy. Jak opowiadał lekarze, w tego typu sytuacji, jak ktoś choruje na tego wirusa w domu, wytwarzasz potem na tyle przeciwciał, że nawet testy po śmierci robione wykazują wynik właśnie pozytywny, że był przeciwciała, czyli nie miał koronawirusa, no ale po przyczynie śmierci, po stanie płuc i tak dalej, widać, że jednak był to koronawirus. No jeden Łukasz Pietrzak, farmaceuta z Warszawy, on prowadzi takie statystyki, stara się zbierać dane na temat nadmiarowych zgonów w Polsce. I w sumie takich zgonów było już 100 tysięcy. 100 tysięcy. Oficjalnie 60 tysięcy spośród nich nie było spowodowanych zakażeniem koronawirusa, ale można założyć, że spora część tych, które były z powodu koronawirusa, nie były oficjalnie z powodu koronawirusa,
były jednak z powodu koronawirusa. No, ludzie chorują, no, no i ja znowu zacytuję, szukam tylko, gdzie to było, bo to było takie, no skoro mamy ruch, profesor Krzysztof Simon, znany Państwu dobrze. Skoro mamy ruchy antyszczepionkowe, które robią wszystko, żeby społeczeństwo wymarło, to efektem są zgony nadmiarowe. No i jeszcze, nie trzeba, przepraszam, że ci wchodzę w słowa, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że paraliżują covidowcy polskie szpitale i ludzie z chorobami przewlekłymi, to ja będę do znudzenia przypominać, onkologicznymi, mają odkładane operacje, odkładane zabiegi, odkładane leczenie, co powoduje, że po prostu umierają w domach, nie na COVID. Plus więc o tym też nie wolno zapominać. Rośnie też frustracja wśród lekarzy, wśród personelu medycznego, którzy coraz częściej mają świadomość, że ryzykują swoje zdrowie, ryzykują swoje życie, żeby nieść pomoc ludziom, którzy trafili pod ich opiekę z własnej głupoty, z własnej nieodpowiedzialności. Bo oczywiście to nie jest tak, że każdy pacjent, żeby nie była jasność, to nie jest tak, że każdy pacjent, który trafia do szpitala, trafił tam na was, wręcz przeciwnie, ale część tych ludzi spokojnie mogłaby być zdrowa, spokojnie mogłaby żyć, gdyby się wyszczepiła, gdyby zachowała dystans, gdyby chodziła w miejscach publicznych w maseczkach, gdyby dbała o zachowanie odpowiedniego dystansu. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie w okolicach mojego domostwa nikt tego nie pilnuje. Większe i mniejsze sklepiki to nawet już sprzedawcy chodzą bez maseczek, więc to jest po prostu rzeczywiście sytuacja absolutnie... I my tu znowu no, staramy się też atakować państwa nie tylko tymi przerażającymi statystykami, ale też opowiadać absolutnie przerażających ludzkich historiach. Czasem są to ludzie zwykli ludzie, a czasem są to ludzie mniej lub bardziej znani. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o tym, jak umierał w dramatycznych okolicznościach no, jeden z lepszych polskich dziennikarzy śledczych, Janusz Szostak. Myśmy dużo z nim współpracowali, ja sam z nim kiedyś wywiad do gazety przeprowadzałem, ledwo co wydał książkę. Nawet chcieliśmy, żeby wystąpił tu w programie o swojej najnowszej książce, opowiedział. Nie zdążył, niestety. Rozmawialiśmy z żoną, która opowiadała, jak czekała na karetkę. Lekarze przez telefon jej mówili, że trzeba reanimować, a ona, że on już nie żyje. Zanim karetka nie przyjechała. To nie jest historia pod tytułem skandal, karetka nie dojechała. To też jest właśnie to, że szpitale są tak obciążone, tak obłożone, że nie nadążają z niesieniem pomocy. No właśnie. Według wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który wczoraj był naszym gościem, przepustowość jest bardzo dobra i w ogóle, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, wszystko działa tak, jak powinno. Więc to jest kolejny dowód na to, że jednak pan rzecznik tutaj nie do końca chyba ma trafną ocenę rzeczywistości. Sprawa kolejna. Wraca jak bumerang kwestia pana Mejzy. Mamy sondaż, że domagają się badani dymisji. Czy twierdzą, że jednak zawieszenie to jest wystarczająca kara? Nie. Jak zapytaliśmy w sondażu, czy wiceminister sportu Łukasz Mejza powinien podać się do dymisji, 89% badanych było na tak. Przeciwnego zdania, jak mnie trudno powiedzieć, tylko 11%, więc nie, zdecydowanie. Jak zwracał uwagę profesor Rafał Chwedorzuk, z którym rozmawialiśmy o tych wynikach, Polacy są bardzo wyczuleni na kwestie związane ze służbą zdrowia. I więc no, ja zacytuję znowu, no, wicemarszałek Sejmu Terlecki mówił, że do końca roku się wstrzymamy. Gdzie tu szukam, jak on to powiedział? W gruncie rzeczy jest już odwołany, sam się odwołał. Tak mówił Ryszard Terlecki. Boże, ręce opadają, naprawdę. No cóż, tylko się zastanawiam, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie decyduje się na te dymisje, bo z tego co wiem, to robili badania wewnętrzne i wyszły wyniki bardzo podobne, więc to rzeczywiście ta większość to jest chyba to, co wszystko się rozbija, chociaż bez pana Mejzy w dalszym ciągu Prawo i Sprawiedliwość tę większość ma, no ale cóż, niezbadane są wyroki Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że dymisja nastąpi, po tych sondażach widać, że dymisja nastąpi w momencie, w którym już będzie tak, rychło w czas. Pewność, że pozbycie się tego pana nie wpływa w żaden sposób na stabilność sejmowej większości. Mam taki nagłówek, hańba. Hańba. Czego dotyczy? Tytuł. No, haniebnej sytuacji na demonstracji Konfederacji, która postanowiła wystąpić przeciwko szczepieniom, właśnie jak to słyszałem, tym segregacji sanitarnej. Przepraszam, że mówię z takim przekąsem, jak słyszę segregacja, to ręce opadają. Segregacja, już to kiedyś mówiłem, segregować. Segregacja jest oczywiście czymś okropnym, strasznym. Wtedy, jeżeli segregujemy ludzi ze względu na cechy, na które nie mają oni najmniejszego wpływu. Ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wiek. Ale jeżeli dzielimy ludzi w oparciu o kryterium, na które każdy z tych ludzi ma
wpływ, bo jeszcze rozumiem, że szczepienia byłyby płatne, byłyby niedostępne i potem ludzi dzielimy na tych, którzy się szczepi i nie szczepi, to tak, to byłaby segregacja. Ale szczepienia są powszechnie dostępne, każdy tak, może tylko pójść sama, szybko sama się zaszczepić. Nie dotyczy wyłącznie ale to kwestii nie tego. Szczepień, nie, nie, nie. Ale dotyczy chodzi o ten napis szczepienie. Transparentu, nie wiem właściwie jak to nazwać. No. Szczepienie czyni wolnym, zresztą stoi tu pod tym transparentem częsty tu gość programu Artur Dziambor, który zapytany o to, czy który przeprosi. Wczoraj nie był w ogóle absolutnie w stanie się wytłumaczyć z tej sytuacji. Znaczy wytłumaczył się w ten sposób, że to nie on... Kopia napisu z wejścia do tak. obozu Auschwitz, Arbeit macht frei, tutaj oni tak. napisali, jak szczepienie czyni wolnym. Szczepienie tak? czyni wolnym. No, poseł Dziambor pytany o to, czy przeprosi za to, stwierdził, że nie on przyniósł ten transparent. Ale stał gdybym pod nim. Ja ten transparent wyprodukował, to miałbym za co przepraszać. Mhm. No, myśmy rozmawiali z Marianem Turskim, no, 95-letnim już byłym. Człowiek-legenda. Człowiek-legenda, człowiek, który przeżył piekło Auschwitz. I przekonuje, że bardzo łatwo jest do niego wrócić. Niezaszczepienie nie czyni nikogo wolnym. Przeciwnie, nieszczepieni narażają innych na śmierć. I to cytat z pana Mariana i tyle myślę w tym temacie. Mm-hmm. Dobrze, to teraz sprawa ostatnia, choć jeszcze tutaj z reżyserki usłyszałam, że się spieszyć nie musimy, bo pan Maksymowicz na razie się nie zgłasza. No, ale tradycyjnie, już powoli gościa. Tradycją się staje, że o sporcie opowiadam, ale właśnie. Tyle się dzieje w sporcie, tyle się dzieje. Chociaż to jest wszystko na styku sportu i jakiś afer. Ale to znaczy, skoro mamy więcej bo czasu... Bo Olegi. Ale to właśnie, to może ktoś z państwa nie odnotował. 4-0 Legia zlała Zagłębie Lubin. Wuko wróci. Czyli jednak się da, jednak się trochę, no już są powyżej strefy spadkowej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast problemy ma nie tylko Legia, zresztą tu też piszemy. W Legii zapanował burdel. To Piotr Czachowski bez ogródek mówi o sytuacji mistrza Polski. No, pewne rzeczy trzeba nazywać po imieniu, jeżeli obowiązujący mistrz Polski, w sumie najczęstszy mistrz Polski, ociera się na chwilę obecną o tabelę spadkową, jeszcze wczoraj o tej porze był w tabeli spadkowej, no to chyba inne słowo niż burdel. No plus ten atak na piłkarzy, no to coś przerażającego. Natomiast też dzisiaj piszemy, no, codziennie piszemy nie tylko o Legii, też wracają no, problemy Zbigniewa Bońka, byłego już prezesa PZPN, w sprawie którego zabiera się prokuratura. Wpłynęło zawiadomienie, oczywiście wiadomo. Na razie jest zawiadomienie, czy w ogóle powstanie akt oskarżenia, tak. czy w ogóle sprawa trafi do sądu, jak sąd podejmie decyzję. Na razie jest postępowanie, zbierane są dowody. No, sytuacja jest niewesoła dla byłego już prezesa PZPN. O co chodzi? No, oskarżony jest o niegospodarność i przywłaszczenie mienia. Chodzi o to, że on tam no, z Piotrem Nisztorem się z dziennikarzem procesował o teksty, które on pisał na jego temat. No i obsługa prawna tego procesowania się wyniosła ile? 380 tysięcy złotych, a pieniądze pochodziły z kasy PZPN-u. I teraz weszło zawiadomienie, że skoro płacił za obsługę prawną swoich procesów z kasy PZPN-u, no to znaczy, że nie miał, osoba, która zgłosiła to zawiadomienie, twierdzi, że nie miał do tego prawa. No, prokuratura musi to ustalić, no bo to nie jest taki do końca stuprocentowe. No to wiadomo, że Boniek ma problemy, natomiast właśnie pytanie, jeżeli ktoś jest prezesem PZPN, jest publicznie atakowany i musi się publicznie bronić, to pytanie, czy powinien wtedy tą obronę opłacać z własnej kieszeni, czy z kieszeni związku. No i to jest teraz pytanie do śledczych i zobaczymy, jak śledczy się zachowają, jakie dowody znajdą. Czekamy, sytuacja jest rozwojowa. Czekamy, o tym, że to zawiadomienie wpłynęło mi się już w sali, teraz prokuratura wszczęła to postępowanie i będziemy państwa na pewno o tym na bieżąco informować. Jan Złotorowicz, nasz powoli ekspert od sportu. Tak, dzięki temu programowi się nie staje. Tak? Nie dzięki temu programowi, dzięki świetnej pracy naszego działu sportowego. To ja się od tak nich. Jest. Wszystko, co państwu kolegów, mówię, to wiem od nich. Przemka, ofiarę. Tak. Nie wszystkich, nie tylko ale Przemka. Wszystkich, no ale tak ja do przymusiałam słabość, bo z częstym gościem naszego programu. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję bardzo. Widzimy się jutro w piątek, zaraz po 9:00. Wiem, że profesor Maksymowicz już jest, czeka na nasze spotkanie. Ja również na nie czekam bardzo, więc za chwilę przejdziemy do pierwszego wydania dziś Ekspresu Biedrzyckiego, ale wcześniej słów kilka od wspomnianego już dzisiaj przeze mnie wicerzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla, który odkrycie wczoraj poczynił niezwykłe, twierdząc, że rząd nie może rozkazywać wirusowi. Całe to założenie opiera się na błędnych podstawach, tak jakby państwo polskie, rząd polski, politycy mogli wydawać polecenia wirusowi. Tak jednak nie jest. To jest do tej pory biologia nie udowodniła, żeby tego typu działania były
możliwe. Widzimy, co się dzieje. Obowiązkiem i odpowiedzialnością państwa jest zapewnienie sprawnej i funkcjonującej służby zdrowia, zapewnienie możliwości szczepienia, bo szczepionka jest dzisiaj, widać to we wszystkich statystykach, najlepszą bronią przeciwko koronawirusowi. Cały czas te dane są przerażające. I oczywiście, ale musimy pamiętać, co może powstrzymać rozwój wirusa. Zachowywanie rekomendowanych obostrzeń, dystans, dezynfekcja, maseczka i szczepienia. Oczywiście nikt nie jest na tyle butny, żeby twierdzić, że na przestrzeni od wiosny 2020 roku gdzieś nie popełniono błędów, czy gdzieś nie można było zrobić czegoś więcej, czy gdzieś nie oparto się na danych, które wówczas wydawały się być właściwe, a później okazało się, że jednak wirus zachowuje się inaczej. No to jest chyba oczywiste i wielokrotnie mówił o tym chociażby pan premier Morawiecki. Ale jeśli chodzi o przygotowania do nadchodzącej fali, to po pierwsze, podstawowym i najważniejszym przygotowaniem do niej był cały proces szczepień. Wśród członków Rady Medycznej zdania są bardzo różne. To jest ciało dość szerokie, dość zróżnicowane. No, Rada Medyczna po pierwsze jest ciałem dość zróżnicowanym, po drugie jest ciałem stricte doradczym. Pierwszym dziś gościem Ekspresu Biedrzyckiej profesor Wojciech Maksymowicz, Polska 2050. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panie pośle. Panie profesorze, wczoraj po raz kolejny nie odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, na którym mieli państwo pracować nad projektem ustawy, który będzie pozwalał pracodawcom weryfikować, czy ich pracownicy są zaszczepieni, czy nie. Posłowie Konfederacji postanowili zakłócić posiedzenie tej komisji, ale czy ma pan stuprocentową pewność, że właśnie ta sytuacja była powodem przełożenia pracy nad tym projektem, czy przyczyny tak naprawdę są zupełnie inne? No właśnie pewności nie mam. Muszę powiedzieć, że obecność posłów, którzy jak zwykle... Mamy jakiś problem z połączeniem. Niestety pan poseł Maksymowicz jest w Sejmie, z tego co wiem, a w Sejmie bardzo często niestety mamy kłopoty z przepustowością internetu, więc mam nadzieję, że zaraz tę sytuację uda nam się poprawić. Jeśli nie, to po prostu przeprowadzimy z panem profesorem rozmowę telefoniczną, ale nie wiem, czy się już pan profesor pojawił. Zacina cały czas z tego co widzę. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Panie profesorze, słyszymy się? Ja panią słyszę dobrze. Dobrze, no to próbujemy raz jeszcze w takim razie. Pytanie pan słyszał. Jakie pana zdaniem są prawdziwe przyczyny przesunięcia prac Komisji Zdrowia w sprawie tego projektu? No mam obawy, że rzeczywiście nie, główną przyczyną nie była obecność posłów Konfederacji. No oni owszem przyszli, mieli też swoich asystentów. Nie zachowywali się ponad wcześniej spotykane, prawda, sytuacje. Czyli dosyć byli butni, ale myślę, że można było przeprowadzić te obrady. A w najgorszym wypadku, co zresztą sugerowałem w przerwie przewodniczącemu. Dobrze, tutaj mam prośbę do kolegów, żebyśmy po prostu przeprowadzili rozmowę telefoniczną, dlatego że takie przerywanie internetu po prostu absolutnie uniemożliwi nam normalną rozmowę, więc jeśli możemy tak zrobić, to będę zobowiązana, żeby nasi widzowie także mogli na spokojnie wysłuchać, co do powiedzenia ma pan profesor Maksymowicz. Ja państwu przypomnę, że mówimy o projekcie ustawy, która już tak naprawdę jest omawiana przez wiele, wiele tygodni. Jej takim autorem czy osobą, która była za nią odpowiedzialna, jest w dalszym ciągu poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. No, losy tej ustawy, tego projektu rzeczywiście są dość specyficzne, dlatego że kiedy sam promysł tej ustawy się pojawił, podpisy konieczne pod tym projektem zostały zebrane. Później jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zostały wycofywane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, więc projekt nie mógł mieć swojego biegu legislacyjnego. W tej chwili powraca. Jest taki pomysł, że pracodawcy mają mieć możliwość weryfikowania tego, czy ich pracownicy się zaszczepili, czy nie, i wtedy ewentualnie podejmować decyzję nie o zwolnieniu pracownika, czy nie o obniżeniu mu pensji, tylko przesunięcie na inny odcinek działalności w tej firmie. To ma spowodować zdecydowanie większe bezpieczeństwo zarówno dla samych pracowników, dla działalności firm, jak i klientów danych firm. No tylko problem polega na tym, że temu projektowi bardzo mocno sprzeciwia się m.in. Konfederacja i nie ukrywajmy, z lwia
część posłów Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj, kiedy posłowie mieli procedować nad tym projektem, no okazało się, że po raz kolejny posiedzenie komisji w tej sprawie zostało przełożone. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie jest sobie w stanie poradzić z przeciwnikami tego projektu. W związku z tym ta sytuacja właśnie dlatego tak wygląda i właściwie nie wiadomo, czy ten projekt będzie procedowany dalej, czy go nie będzie. Wiem, że połączenie telefoniczne, mam nadzieję, mamy z panem profesorem Wojciechem Maksymowiczem. Panie profesorze, teraz już mam nadzieję, będzie lepiej. Czy się słyszymy? Ja słyszę dobrze. O, świetnie. Ja pana też słyszę zdecydowanie lepiej. Jedyne, co udało nam się usłyszeć, mnie i moim widzom przede wszystkim, to jest to, że ma pan wątpliwości, czy to tylko kwestia Konfederacji, że mogą być jakieś inne przyczyny, więc ja pytam wprost, jakie pana zdaniem? No cóż, no, posłowie Konfederacji, jak to zwykle, przyszli do studia, do Sejmu, byli dosyć butni. Ta noga, prawda, pana posła Korwin-Mikke wyraziście pokazywała, no, ale ta arogancja jest powszechnie znana. Ja nie widziałem totalnych przeszkód, tam były zasłony, że to jest kwestia, prawda, ilości, no, ale zasugerowałem przewodniczącemu w przerwie, żeby przenieść obrady do większej sali, nie byłoby żadnych wątpliwości, więc ja też rzeczywiście nie jestem pewien, czy chodziło o to, żeby to przeprowadzić, czy też może jednak zrobić to w innych warunkach, no ale potem było posiedzenie prezydium komisji, które rzeczywiście składa się z innych też przedstawicieli, nie tylko PiS-u, więc nie mogę mieć pewności, że tak było. Panie profesorze, no ale to o co może chodzić? Czy to jest kwestia tego, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę boi się przeprowadzić przez Sejm ten projekt? No ja przed chwilą naszym widzom opowiadałam, jakie były losy tej ustawy, że najpierw ona się pojawiła, potem podpisy były wycofywane, potem ona się gdzieś rozpłynęła w czasoprzestrzeni, nikt nie był w stanie odpowiedzieć, czy te przepisy wejdą w życie, czy nie. Teraz odłożona Komisja Zdrowia. Może to jest po prostu tak, że Prawo i Sprawiedliwość albo nie ma większości, żeby tę ustawę przeprowadzić i musi liczyć na opozycję, czego robić nie chce, albo po prostu no, jest taki już bardzo jawny flirt ze środowiskiem antyszczepionkowców. Myślę, że jedno i drugie jednak ma miejsce. Dzisiaj dowiedzieliśmy się z wypowiedzi publicznych pana przewodniczącego Latosa, że rozważa wysłuchanie publiczne, czego zwykle unikano jak niby ognia. No, generalnie słuszna zasada, tylko że wiadomo, że zdecydowanie przedłuży procedowanie. To już nie będzie na pewno w tym roku, to będzie na początku tego i nie wiadomo, czy na wiosnę ustawa byłaby uchwalona. No po to jest reprezentacja społeczeństwa w postaci posłów, żeby podejmować decyzje. Boję się, że tak jak żadna inna ta decyzja jest odwlekana, no ale to odwlekanie jest oczywiście związane ze zwiększeniem ryzyka. No ta śmiertelność ogromna w Polsce, dużo większa niż w innych krajach zachodniej Europy, jest po prostu wynikiem właśnie takiego odwlekania decyzji ważnych, zdecydowanych, które trudne decyzje podejmowali, narażając się społeczeństwu, szczególnie przywódcy w krajach zachodniej Europy. Panie profesorze, ja wiem, że to jest pytanie bardzo mocne, ale czy pan zgadza się z tymi, którzy stawiają tezę, że rząd ponosi odpowiedzialność za taką liczbę zgonów w tej chwili, że ta wstrzemięźliwość w legislacji, że to niezdecydowanie, że pewne spóźnione decyzje powodują, że w tej chwili mamy tak tragiczną sytuację, bo wczoraj było ponad 660 zgonów, dziś jest ich niemal 600. No to jest sytuacja absolutnie tragiczna. No jest jednoznaczne, że przez pierwsze miesiące walki z pandemią Polska nawet była liderem w różnych takich obostrzeniach. I tutaj była zgoda, zresztą opozycja też popierała większość działań, oczywiście krytykując pewne rozwiązania. Natomiast no, od pewnego czasu widzimy, że spodziewając się tej czwartej fali, ale to było już od września ubiegłego roku, zadania nie są realizowane tak zdecydowanie, jak powinny być. To jest ta liczba testów, która jest na pozycji 98 na świecie. To jest to, że tylko mieli być objawowi testowani. No nie bywała historia. No. Dopiero teraz się pojawia koncepcja możliwości testowania rodziny, jeżeli ktoś z rodziny w tym samym mieszkaniu jest chory. No to po prostu jest w ogóle niebywałe, że dopiero teraz pozwala się to robić ze środków publicznych. A więc no jest to problem poważny. No dobrze, tylko powtórzę pytanie. Czy to jest współodpowiedzialność rządu za tak tragiczną sytuację? Sytuację przede wszystkim związaną ze zgonami? Za każdym razem rząd ponosi odpowiedzialność za wydarzenia, które mają miejsce. W tej chwili akurat widzimy wyraźnie, że jest
nie spotykanie w innych, w porównaniu z innymi krajami, dużo osób umierających. No i możemy to skorelować głównie z ilością szczepień, która jest mniejsza niż w krajach zachodniej Europy. No za to, żeby była większa ilość szczepień, nie tylko w postaci gotowych szczepionek, ale też pozyskania obywateli, odpowiada rząd. Także odpowiedzialność tutaj występuje niewątpliwie. Panie profesorze, to jeszcze pytanie wykorzystam akurat to, że pan ma ogromną wiedzę lekarską, dlatego że ja ostatnio przeprowadziłam bardzo długą rozmowę. Nie mogę niestety powiedzieć z kimś, ale z osobą, która postawiła no dość, mam wrażenie, kontrowersyjną tezę, tylko pytanie, czy ona nie jest trochę prawdziwa. Wiemy, że na początku pandemii wszyscy lekarze otrzymali od Ministerstwa Zdrowia takie wytyczne, jak postępować z pacjentami covidowymi, w jaki sposób ich leczyć i co robić w danej sytuacji, jeżeli oni wiedzą już o zakażeniu. No, czyli mówiąc krótko, że jeżeli to nie jest przebieg jakiś bardzo intensywny, mają brać środki zrzucające gorączkę chociażby, no postępować jak przy normalnym, mocnym przeziębieniu lub grypie. I ta osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała, że to jest bardzo zła strategia i właśnie to może być także przyczyną tak dużej liczby zgonów, że my źle po prostu leczymy pacjentów covidowych, że przegapiamy przez to, że ludzie mają się najpierw sami leczyć w domu, sytuację, w której jest taka zapaść w tej chorobie i wtedy jest już za późno na pomoc. Co pan na to? No, myślę, że to jest jednak za daleko idące stwierdzenie, dlatego że no, faktycznie zespoły lekarzy poświęcających się COVID-owi no, pracowały zgodnie z zasadami, które pochodziły z towarzystw, takich standardów towarzystw naukowych, Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów Lekarzy Chorób Zakaźnych. To były duże nasze wytyczne. Ja też przez pewien czas trzeciej fali i drugiej, trzeciej fali pracowałem na oddziale covidowym i tak to wyglądało. Także nie zgadzam się z tą teorią. Natomiast tego typu sytuacje, że na przykład właśnie nie wyławiamy wcześniej podejrzanych osób, które za chwilę będą miały objawy, a już zarażają, czyli nie testujemy wcześniej, no to są właśnie takie rzeczy, które powodują rozsiewanie się łatwiejsze niż indziej. No ale przede wszystkim szczepienia. O tym była mowa na wiosnę 2020 roku. Sam wtedy zwracałem się też i do pana premiera, i do ministra zdrowia, żeby zwiększyć gotowość na szczepienia, bo jeszcze nie było szczepionki, ale przećwiczyć też w postaci zwiększenia popularyzacji szczepienia przeciwko grypie, bo przecież tam widzieliśmy na tym modelu, że jest fatalnie, że ludzie są nieprzekonani. No niestety, gorzej jest tylko w Rosji w tej chwili. Panie profesorze, a czy pan jest zwolennikiem obowiązkowego szczepienia dla wszystkich, jeżeli chodzi o COVID? Znaczy ja osobiście, jako lekarz, tak, który to wszystko widział, oczywiście jestem zwolennikiem. Przede wszystkim zaczynając od grup największego ryzyka, a więc ludzi powyżej 60 roku życia i również pracowników, którzy mają styczność z ludźmi o niższej odporności i w ogóle z większą ilością ludzi. A więc jeżeli chodzi o pracowników służby zdrowia w całości, no tam niewielki procent został, ale powinno tak być. Następnie nauczyciele jednak też. Podobnie dotyczy to gastronomii i innych usług. Od tego się powinno zacząć, ale to powinno być dużo, dużo wcześniej. Na te fale w tej chwili już to nic, wszystko nie pomoże. Również ta ustawa, która miała być procedowana, nie pomoże. Niestety. Panie profesorze, a jeśli chodzi o te argumenty strony przeciwnej, tak zwanej antyszczepionkowej, jak to już się zwykło potocznie mówić, co pan odpowie tym ludziom, jeśli oni twierdzą, że nie powinno być przymusu szczepień, że każdy ma wolną wolę i że to jest po prostu niezgodne z konstytucją, narzucanie tego, żeby ktokolwiek musiał być szczepiony? Z tego też powodu jest ten ogromny sprzeciw wobec projektu ustawy, który umożliwiałby pracodawcom sprawdzanie paszportów covidowych. Segregacja sanitarna, segregacji sanitarnej mówimy nie, każdy ma wolną wolę. Co pan im odpowie? No to są takie hasła demagogiczne. Weszła polityka, weszła propaganda dla pozyskiwania ludzi, a nie wytłumaczenia im. To jest bardzo niskie i naprawdę godne pogardy, ja bym powiedział. Osobywanie głosów, podbijanie słupków na zasadzie tej, że się mówi ludziom nieprawdę, nie do końca prawdę. Ja też, nie znając się przecież, musiałem posiłkować się prawnikami, którzy jednoznacznie określili, konstytucja w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego również społeczeństwa, a tutaj mamy taką sytuację do czynienia, pozwala na wprowadzenie wszelkiego rodzaju obostrzeń, jak i nakazów. Bo to jest konstytucyjnie zagwarantowane. Jedyny warunek, że musi to wprowadzić ustawa. Czyli dlatego w tej chwili 19 poprawek przygotowaliśmy też do tej ustawy, między innymi wprowadzając nakaz, obowiązek szczepienia, przedstawienia, przebicia szczepienia przez posłów i senatorów. No, jako przykład, prawda? Jesteśmy na jednej sali,
prawie ponad 500 osób razem z obsługą i tego się nie wymaga, no to jest po prostu też nie w porządku. Zły przykład. To również i dotyczy to innych sytuacji. No tylko myślę, że wśród wielu pana kolegów i koleżanek w Sejmie i w Senacie miałby pan opór, jeśli chodzi o takie obowiązkowe szczepienia. No nie tylko wśród Konfederacji, doskonale o tym wiemy. No niestety są pojedyncze osoby, ale po to są przepisy i po to jest władza wykonawcza, żeby proponować rozwiązania, za które zresztą ponosi odpowiedzialność. Panie profesorze, czy my najgorszą sytuację, jeżeli chodzi o tę czwartą falę, mamy już za sobą? Minister Niedzielski zdaje się już powoli taką retorykę wprowadzać. Dzisiaj podkreślał bardzo intensywnie, że mamy 22 tysiące zakażeń, niewiele ponad 22 tysiące i że to jest o 1/5 mniej niż tydzień temu. Czy pana zdaniem rzeczywiście już ta czwarta fala odpuszcza, czy to jest no, tylko jakaś statystyka, której niespecjalnie powinniśmy się trzymać? No, faktycznie fale mają co do siebie, że wzrastają, mają swoje nasycenie, plateau i potem opadają. Jesteśmy teraz na szczycie. Więc jak się jest na szczycie, to się można spodziewać potem opadania. Mhm. To jest reguła ogólna. Natomiast to nie znaczy, że jesteśmy w dobrej sytuacji, jesteśmy bardzo złej. Jeżeli chodzi o ilość zakażeń, ona jest mniej więcej na stabilizującym się poziomie, ale w odległości dwutygodniowej co najmniej te ciężkie powikłania pojawiają się i ludzie umierają. Więc myślę, że jeszcze, jeżeli chodzi o zgony, to nie jesteśmy na szczycie i służba zdrowia przez cały okres do nowego roku będzie bardzo, bardzo mocno zajęta, a ludzie będą umierać ponad przewidywane ilości i to jest absolutnie nieakceptowalne. Tego nie powinno być, bo się zrobi wszystko, żeby nie umierali takiej liczby. Każdego powinno się ratować, bo teraz już mamy czym, tak? Mogliśmy zabezpieczyć. Panie profesorze, coraz częściej wśród posłów i posłanek opozycji pojawia się taki apel, czy właściwie takie stwierdzenie, że Adam Niedzielski powinien zostać zdymisjonowany albo sam do tej dymisji się podać w obecnej sytuacji. Czy pan uważa, że rzeczywiście potrzebna nam jest zmiana szefa resortu zdrowia? Wie pani, tutaj chodzi o podejście ogólne, bo rządu, premiera, nieraz rozmawiałem, no wiadomo było, że nie byłem jakiś entuzjastą pomysłu, ale też nie byłem przeciwnikiem. To nie, w wielu krajach, Izrael jest człowiek młody, zupełnie niezwiązany z medycyną i świetnie sobie radzi, tak? Podobnie jest w Niemczech w tej chwili. To nie znaczy, że musi być lekarz rzeczywiście. Ja muszę powiedzieć tak. Minister Niedzielski jest bardzo wytrawnym urzędnikiem i taką rolę tam pełni. Taki urzędnik, który potrafi liczyć, zna się na pieniądzach, w sytuacji, gdzie są pieniądze publiczne, jest bardzo przydatny. Ktokolwiek by rządził resortem zdrowia, to kogoś takiego powinien mieć jako swoją prawą rękę. Mm-hmm. A odwrócenie tych sytuacji no, powoduje, że nie znając się musi posiłkować się innymi, ale jednak słucha się wytycznych głównie politycznych, a te polityczne wynikają w tej chwili głównie z propagandy, żeby wygrać większość, bo mm-hmm. większości nie ma. I to jest ten problem. Jest to fatalne, bo nie powinno tak być, że słówki wyborcze decydują o losie naszych obywateli. Panie profesorze, znów na tapet wzięli pana posłowie politycy Prawa i Sprawiedliwości przy okazji zarzutów, które pojawiły się wokół wiceministra nadal sportu Łukasza Mejzy. Przypominali sytuacje związane z profesorem Tomaszem Grodzkim i wątpliwościami związanymi z jego działalnością lekarską, ale także wraca sprawa związana z panem, która to dotyczy śmierci 81-letniej kobiety w roku 2015. Ja tylko krótko przypomnę naszym widzom, że pan miał być wpisany w szpitalnym raporcie jako jeden z dwóch chirurgów uczestniczących w skomplikowanym zabiegu. Ta kobieta zmarła. Wiemy, że jest nieprawomocny wyrok odszkodowania dla rodziny. Pan mówił, że nie uczestniczył przez cały czas w tej operacji, ale Wirtualna Polska podała ostatnio informację, że pan na dowód swojej niewinności mógł pokazać sfałszowany dokument. Ja bym bardzo chciała, żeby pan się do tej sytuacji odniósł. Czy rzeczywiście jest tak, że na dowód swojej niewinności pan posługiwał się sfałszowanym dokumentem? Nie, no to jest zupełna nieprawda, absolutnie. No niestety dziennikarze nawet w dobrej wierze są czasami narzędziami polityki również i oddziaływania, sami o tym nie wiedzą. To jest nieprawda. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak nie było, jeżeli chodzi o ten dokument. Jeżeli chodzi o zabieg, też był to zabieg wykonywany przez człowieka, który miał ogromne doświadczenie i to nie była operacja
żadna otwarta. To był jednoznaczeniowy zabieg, jednoosobowo wykonywany. Moja obecność jako nadzór była niezbędna w przypadku powikłań, które wymagałyby otwarcia głowy, czym się zajmuję. Także nie, tutaj to jest oczywiście tak samo jak pan senator Grodzki, wiadomo, nigdy nie miał tego typu spraw poruszanych. Jak się pokazał, no to od razu zacząłem to zaatakować. To samo dotyczy i mojej osoby. Dopóki byłem, pracowałem w rządzie, takie też się też nie pojawiały. W momencie, kiedy powiedziałem coś inaczej, zaczęły się działania również pod podważeniem. Czyli ten atak na pana, jak naukowe. Mam rozumieć, jest atakiem politycznym po prostu, tak? Takie pan ma przypuszczenia. No, każdy atak na polityka wyraźnego tego typu jest, ma tło generalnie polityczne. To nie jest tak, że nie. Chociaż oczywiście sięga się po ludzi, którzy są albo w konflikcie jakimś personalnym, mają silne swoje ambicje. No to tak jak zwykle. Tak działają też zwykle służby, że sięgają po takich właśnie ludzi, którzy no, życzyliby źle. No dobrze, tylko jaki ten pan ma teraz pomysł na to, żeby z tej sytuacji wybrnąć? No bo jednak takie wątpliwości do pana przylgnęły i teraz pytanie, jak pan ma zamiar przekonać wyborców, że rzeczywiście te wszystkie zarzuty są nieprawdziwe? Pani, no, są postępowania. Jedno na przykład kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca pobierania komórek z martwych, ze zwłok płodów po samoistnych poranieniach. Okazało się, że było zrobione zgodnie z przepisami, a przecież zarzucano mojemu zespołowi niesamowite w ogóle rzeczy. Więc po kolei to jest wyjaśniane, no i że to trwa i człowiek jest opluwany. Jest to bardzo przykre, ale no, jeśli chodzi o politykę, widać, niektórzy sięgają po takie narzędzia również. Ale pan, jak rozumiem, przekonuje naszych widzów, że jest absolutnie niewinny w tych sprawach. No w tych sprawach nie mamy poczucia żadnej winy, dokładnie. Pan profesor Wojciech Maksymowicz, Polska 2050. Mam nadzieję, że w bardziej sprzyjających okolicznościach następnym razem się spotkamy. Dużo zdrowia, panie profesorze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Pojawiam się i znikam, teraz po raz kolejny się pojawiam po to, żeby zaprosić państwa na rozmowę z Andrzejem Rozenkiem. Chciałam powiedzieć z Nowej Lewicy, ale nie, z koła Polskiej Partii Socjalistycznej. No bardzo ciekawe przedsięwzięcie, zaraz o nim będziemy rozmawiać. Ale zanim pan Andrzej Rozenek, to pan Krzysztof Śmiszek, który z kolei wczoraj był moim gościem i powiedział krótko. Jest trochę zaskoczony decyzją swoich kolegów, ale tłumaczy ją w sposób jednoznaczny. Byli sfrustrowani brakiem stanowisk. Odchodzenie z takiej formacji to jest rozbijanie opozycji. I ja naprawdę nie chcę mówić złych słów o kolegach i koleżankach. Wielu z nich to moi dobrzy znajomi, ale... A może rozbijaniem opozycji było to, co zrobił Włodzimierz Czarzasty, kiedy nie wpuszczał kolegów na gremia partyjne, kiedy zamykał się przed nimi na klucz? To nie było rozbijanie partii? To jest bardziej skomplikowana, bardziej skomplikowana sprawa, ale ja uważam, że dzisiaj te osoby, które tworzą Polską Partię Socjalistyczną w parlamencie, to osoby, które po prostu się sfrustrowały tym, że nie dostały się do żadnych gremiów. No, przykro mi to mówić, ale... Jakich gremiów? Ale przecież pani Morawska-Sanecka jest wicemarszałkiem Senatu. Chodzi o gremia partyjne. Nikt dzisiaj nie mógł pochwalić się tym, że dostał zaufanie od 30 tysięcy członków Lewicy, aby wybrać ich na przewodniczących, wiceprzewodniczących. Ale kto? Andrzej Rozenek, któremu nie pozwolono startować, bo Włodzimierz Czarzasty zrobił tak, a nie inaczej. Panie pośle, bądźmy uczciwi. Bądźmy uczciwi w jednej sprawie. To jak on miał, dostać poparcie, skoro nawet nie miał szansy wystartować, bo mu To jest bardziej skomplikowana sprawa. Te osoby były przeciwne połączeniu Wiosny i SLD. I te osoby dzisiaj będą rozdzierały szaty i będą grały rolę katonów, które będą ciągle mówiły o tym, jak Lewica jest zła. Nie. Lewica pomimo kosztów idzie do przodu. Połączyliśmy się w dużą socjaldemokratyczną partię. Andrzej Rozenek, który był w ruchu Palikota liberalnej gospodarczo partii, ja nie oceniam tych poglądów, tylko mówię o kompatybilności poglądów z Polską Partią Socjalistyczną, która w programie ma, nie wiem, czy państwo wiedzą, uznanie kapitalizmu jako systemu szkodliwego. Andrzej Rozenek, koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Liberał z ruchu Palikota. Co on ma wspólnego z socjalizmem, mówi Krzysztof Śmiszek. No i rzeczywiście troszkę trudno odmówić trafności tego argumentu. No, niestety Krzysztof Śmiszek nie zna mojej przeszłości. Nie, no był pan w ruchu Palikota. Tak, partii bardzo liberalnej. Ale początki mojej kariery politycznej to była Polska Partia Socjalistyczna w latach 80. Potem przez wiele lat byłem członkiem SDRP, potem SLD,
a w ruchu Palikota stanowiłem lewe skrzydło razem z Anną Grodzką i Robertem Biedroniem, partnerem Krzysztofa Śmiszka. Może jak Krzysztof będzie miał chwilę czasu, porozmawia z Robertem na ten temat, to się dowie czegoś, no, co robiliśmy w ruchu Palikota i o co walczyliśmy. Panie pośle, tak zupełnie serio, wy odeszliście ze względu na Włodzimierza Czarzastego, czy odeszliście ze względu na to, że chcecie realizować zupełnie inny program? Odeszliśmy dlatego, że chcemy lewicy, która będzie współpracowała z pozostałymi partiami politycznymi, opozycyjnymi, nie chce, tak? Które powinny odsunąć PiS od władzy. Włodzimierz Czarzasty, wyciągając rękę do Jarosława Kaczyńskiego w momencie, kiedy jego rząd stał pod ścianą, bo zbuntował się Ziobro w sprawie Funduszu Odbudowy, no udowodnił, że nie jest w tej samej drużynie, w której my chcemy być. My chcemy być w drużynie antypisowskiej, bo uważamy, że najpierw Polska, a potem socjalizm. W związku z tym najpierw chcemy odbić Polskę z rąk partii narodowo-populistycznej, która teraz rządzi Polską z dużą szkodą zresztą dla nas wszystkich, dla wszystkich obywateli, a następnie będziemy realizować nasze postulaty. A czy zna pan bardziej socjalistyczną partię od Prawa i Sprawiedliwości? Tak naprawdę, bo u nas prawo, w ogóle, pani redaktor, bo doskonale pan wie, że ten podział u nas na lewicę, prawicę jest nie, umowny. Błagam, nie wchodźmy w te klimaty, bo populizm to nie jest socjalizm. Ale to bardzo proszę, no to proszę wyjaśnić prawo, naszym widzom, dlatego że socjalizm prawo i sprawiedliwość w większości się kojarzy źle. Nie ma nic wspólnego z socjalizmem. Socjalizm jest pięknym pojęciem, bo mówi o tym, że państwo powinno dbać o najuboższych, powinno dbać o wykluczonych, powinno dawać równe szanse wszystkim. Przecież Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi. Oni dbają o siebie. Stworzyli kastę oligarchów, budują populistyczne państwo, narodowo-populistyczne państwo. Już pomijam to, że nie wiedzą, co to jest rozdział państwa i kościoła, nie wiedzą o tym, co to jest równość obywateli, co to jest wolność obywateli. Na tym polega socjalizm, a nie na budowaniu populizmu. A czy tworząc koło Polskiej Partii Socjalistycznej, nie ryzykują państwo zbyt dużo? Ja pytam o samo nazewnictwo, bo doskonale pan wie, że niewielu wyborców ma albo ochotę, albo czas na to, żeby takie rzeczy dogłębnie analizować. Im socjalizm kojarzy się raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę i tak dalej, że to są no, już takie sentymenty czasów słusznie minionych i nie obawia się pan, że właśnie tym przegracie, bo ludzie nie mają czasu na analizę. Ja myślę, że czasy się zmieniają. Neoliberalna gospodarka poniosła klęskę, co było widać przede wszystkim w trakcie pandemii. Było to świetnie widać w trakcie pandemii. Młodzi ludzie zdecydowanie wykonali zwrot w lewo. Widać to we wszystkich badaniach sondażowych. I to młode pokolenie będzie w przyszłości budować sprawiedliwszą Polskę. I im jest po drodze z lewicą, z postulatami socjalnymi, a nie specjalnie po drodze z prawicą, z postulatami neoliberalnymi czy skrajnie liberalnymi. Więc ja uważam, że to jest akurat dobry kierunek, a nie zły kierunek. Zresztą politycy powinni myśleć o dobru wspólnym. Jak można zapewnić dobro wspólne lepiej niż poprzez socjalizm, który będzie powodował to, że będziemy wyrównywać szanse, będziemy budować społeczeństwo, które będzie przyjazne dla wszystkich, a nie tylko dla pewnej kasty, która ma się świetnie i nie dba o innych. Taka jest przyszłość ludzkości już. No ale to się mówi właśnie o Prawie i Sprawiedliwości, że oni przywrócili godność tym grupom zapomnianym, o które na przykład nie dbała Platforma Obywatelska i tym do tej pory liderują w sondażach, że stworzyli szereg programów społecznych, socjalnych, które no, teoretycznie przynajmniej miały wyciągnąć z ubóstwa tych najbiedniejszych. Co prawda poziom ubóstwa w Polsce rośnie, niemniej no, wie pan doskonale, sama pani redaktor sobie odpowiedziała na pytanie. Wie pan doskonale o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu właśnie tym wygrywa. Prawo i Sprawiedliwość wygrało tym, że rzeczywiście dało tej grupie ludzi najuboższych pewną nadzieję, pewną szansę. Ale i nikt nie kwestionuje programu 500+. Ale co się działo potem? Proszę zobaczyć, że po tym programie, po wejściu programu 500+ w życie, nastąpił tak naprawdę skok na państwowe pieniądze, skok na kasę, skok na stanowiska. Z partii, która chciała realizować rzeczywiście równość społeczną, na początku przynajmniej, partia stała się partią oligarchów. I to nie ma naprawdę nic wspólnego z żadnym socjalizmem. To jest wyłącznie populizm. Oni to zrobili wyłącznie po to, żeby kupić sobie wyborców. I Kaczyński tak traktuje politykę, jakby szedł do sklepu, wybierał sobie z półki kolejną grupę społeczną i mówił, dobra, dzisiaj kupujemy tych, tak? Damy 14 emeryturę.
tak poważne państwo nie może działać. I ta polityka prędzej czy później się... Dobrze, to jeśli pan pozwoli, wracając jeszcze do waszego koła i do waszych planów, ale jeszcze zanim to kwestia odejścia. Czy ona była na pewno przeprowadzona z klasą? Czy pan ma takie przekonanie? Bo wiemy, że o waszych planach wiedział Donald Tusk, wiemy, że o waszych planach wiedział Władysław Kosiniak-Kamysz i wiemy, że o waszych planach nie wiedział ani Czarzasty, ani Biedroń. Cała demokratyczna opozycja została powiadomiona o tym, że powstanie takie koło. Czyli nowa lewica nie jest demokratyczną opozycją. Panie redaktor, Jarosław Kaczyński też nie wiedział o naszych planach. Proszę sobie to wyobrazić. No dobrze, ale ja chcę to od pana usłyszeć. Czy według pana nowa lewica nie jest dziś demokratyczną opozycją? Ja już o tym mówiłem. Włodzimierz Czarzasty w sposób tajny spiskował z ludźmi PiS-u w momencie, kiedy można było obalić ich rząd. Czy trzeba jeszcze jakichś dowodów na to? Czyli przez Czarzastego nie obaliliście rządu? Tak, oczywiście. No była szansa, przecież ogromna szansa. Mieliśmy sytuację taką, że Ziobro szantażował Kaczyńskiego. Wówczas Gowin dysponował kilkunastoma posłami w Sejmie. Można było doprowadzić do tego, żeby tego rządu już nie było. Tego rządu, przypomnę, który dzisiaj sobie kompletnie nie radzi w sprawie pandemii. Tak? Codziennie umiera 600 osób. Ale chce mi pan naprawdę powiedzieć, że tacy ludzie jak Magda Biejat, jak Robert Biedroń, jak Krzysztof Śmiszek, no i szereg innych ludzi są w opozycji, która nie jest opozycją demokratyczną? Ja chcę powiedzieć, że kierownictwo tej partii utrzymywało i utrzymuje kontakty z PiS-em. I to jest szalenie niebezpieczne. I ja się na to po prostu nie zgadzam. Proszę zobaczyć, co się dzieje. To głosowanie za budżetem Prawa i Sprawiedliwości. Co to miało oznaczać? Przecież my jesteśmy w opozycji. Nawet jeżeli w tym budżecie znajdują się jakieś dobre rzeczy, to ten budżet służy złej sprawie. Służy umacnianiu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzją Włodzimierza Czarzastego klub miał zagłosować w całości za tym budżetem. Myśmy się z tego wyłamali. I ta grupa, która odeszła teraz z klubu, nie zagłosowała za budżetem PiS-u. Zresztą doszło do jakiejś radykalnej zmiany w ogóle postawy Czarzastego, bo jeszcze rok temu ten klub głosował przeciwko budżetowi. Jakoś nie było to wtedy... To o co może chodzić pana zdaniem? Nie wiem. To o to trzeba zapytać Włodzimierza Czarzastego, dlaczego upatruje swojej szansy u boku Kaczyńskiego. No dobrze, ale pana byli koledzy z Nowej Lewicy mówią, że to wy rozbijacie jedność opozycji, nie. Że to wy byliście sfrustrowani brakiem politycznych stanowisk, w związku z tym dlatego postanowiliście odejść i że tak naprawdę mścicie się na Włodzimierzu Czarzastym za całą tę sytuację, ale, i że to jest nie w porządku. Ale pani redaktor, jakich stanowisk? No, mówimy o partii, która w ostatnich sondażach ma 5 do 7%. Mówimy o partii, na czele której stoi lider, który regularnie jest na samym dole stawki popularności polityków w Polsce. Przepraszam, nie jest ostatni. Wygrał ostatnio, zdaje się, z panem Bąkiewiczem. No ale okupuje tam ostatnie lub przedostatnie miejsce, czyli ten lider ciągnie wyraźnie w dół całą formację. Więc zabieganie o stanowiska w takiej schodzącej, schyłkowej partii naprawdę nie ma sensu. Myśmy chcieli po prostu ratować Lewicę przed Czarzastym, przed jej... Ale byliście podobno od początku przeciwni połączeniu Wiosny z SLD. Byliśmy przeciwni połączeniu na takich zasadach. Proszę sobie wyobrazić, że SLD miało przed połączeniem 30 tysięcy 97 członków. Dzisiaj, jak mówi o tym Włodzimierz Czarzasty, frakcja SLD ma 20 tysięcy. Zgubiono gdzieś 10 tysięcy działaczy. To nie jest w porządku. Szczególnie wobec tych ludzi, którzy przez tyle lat tworzyli Sojusz Lewicy Demokratycznej. To była partia demokratyczna, nie tylko z nazwy, ale również z działań. Wewnątrz z SLD była zawsze demokracja. Przypominam, że były takie czasy, i to jeszcze niedawno, kiedy wszyscy działacze wybierali przewodniczącego. Dzisiaj, gdy wbrew intencjom Czarzastego na kongresie się pojawił człowiek, który chciał kandydować, pan Rączkowski, to został wyprowadzony przez ochroniarzy z kongresu, a potem spisany przez policję. No, ja nie chcę mieć nic wspólnego z takimi działaniami. To jest po prostu antydemokratyczne i nie można naprawiać Polski, w której Kaczyński niszczy demokrację, samemu tkwiąc w niedemokratycznej strukturze. To jest pytanie, które muszę zadać. Czy koło PPS-u będzie się powiększać o kolejnych działaczy z Nowej Lewicy, czy to już są wszyscy, którzy sprzeciwiają się obecnemu sposobowi funkcjonowania Nowej Lewicy. Naszym zadaniem nie jest wyławianie poszczególnych posłów czy senatorów. Naszym zadaniem jest przywrócenie
prawdziwej lewicy w polskiej polityce, takiej, która będzie reprezentowała lewicowy, socjalistyczny program i takiej, która będzie zdolna do współpracy z resztą demokratycznej opozycji. Natomiast no, trudno mi wykluczyć to, że część naszych koleżanek i kolegów zdecyduje się jednak odejść od Czarzastego. No bo myślę, że te uśmiechy czy też ukłony w kierunku Kaczyńskiego będą się powtarzać i, no, ludzie mają ograniczoną odporność na to. Czy wy będziecie naturalnym koalicjantem dla Koalicji Obywatelskiej? Będziemy naturalnym koalicjantem dla wszystkich partii demokratycznych, które chcą odsunąć PiS od władzy. Ale trudno spodziewać się, no taka jest polityczna rzeczywistość, że wydacie radę stworzyć własne listy i wystartować samodzielnie Pani do redaktor, parlamentu. My będziemy namawiać, zachęcać i robić wszystko, żeby opozycja poszła jednym dużym blokiem przeciwko PiS-owi, bo doktor Dont jest nieubłagany, my doskonale sobie zdajemy sprawę, że tylko jedna szeroka lista demokratycznej opozycji jest w stanie odsunąć PiS od władzy. Więc nie mówmy o tym, czy będziemy współpracować z Platformą, z Koalicją Obywatelską, z Koalicją Polską, czy z Polską 2050, bo to nie o to chodzi. My musimy wszyscy razem współpracować, żeby odsunąć PiS od władzy. Jakie były reakcje Donalda Tuska czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy usłyszeli wasz pomysł odejścia z Nowej Lewicy? Po pierwsze, wszyscy zauważyli, że wróciły prawidłowe standardy komunikowania się opozycji między sobą. Bo do tej pory tak nie było. Nie było wymiany informacji między lewicą a resztą opozycji. No i życzyli nam oczywiście powodzenia na nowej drodze, bo każdy z nich jest świadomy tego, że nie da się odsunąć PiS od władzy bez lewicy. Jednak o poglądach lewicowych mówi około 20% polskiego społeczeństwa. Niezagospodarowane są 20% elektoratu i szkoda by było, żeby ci ludzie nie poszli do wyborów, albo żeby głosowali na jakieś inne partie. Lewica jest potrzebna i bez lewicy PiS-u się nie da odsunąć od władzy. Czy w związku z całą tą sytuacją pani pośle Gabriela Morawska-Stanecka powinna oddać fotel wicemarszałkini Sejmu, Senatu? A z jakiego tytułu niby? No dlatego, że otrzymała go będąc członkiem Nowej Lewicy. Odbiera w tej chwili Nowej Lewicy stanowisko bardzo ważne. Pani marszałkini Gabriela Morawska-Stanecka jest częścią udanego paktu senackiego, dzięki któremu odzyskaliśmy Senat z rąk PiS-u. Częścią tego paktu senackiego jest dwoje senatorów lewicy. Ci senatorowie lewicy nadal są na lewicy, reprezentują koło parlamentarne PPS-u. Nic się nie zmieniło. Bo Krzysztof Śmiszek mówi, powinna sama zrezygnować. No Krzysztof Śmiszek widzę, że miał serię niezbyt przemyślanych wypowiedzi. Panie pośle, jeśli chodzi o kwestię związaną z pandemią koronawirusa, wczoraj mieliśmy znowu jakieś przedziwne sytuacje związane z posiedzeniem Komisji Zdrowia. Najpierw była wielokrotnie przekładana, później posłowie Konfederacji, później pan przewodniczący, który nie był w stanie tej komisji zorganizować w innym miejscu i przywrócić prac. Pana zdaniem to jest kwestia, mówimy oczywiście o tym projekcie, który pozwalałby pracodawcom sprawdzać to, czy pracownicy są zaszczepieni. Czy to jest kwestia tego, że Prawo i Sprawiedliwość wie, że przegra głosowanie w sprawie tego projektu? Czy to jest kwestia tego, że w ogóle ten temat ma się nie pojawiać w przestrzeni publicznej, bo PiS bardzo mocno flirtuje z obozem antyszczepionkowym? Wczoraj PiS-owi się nie udało tej ustawy przepuścić przez komisję. Przedwczoraj padła ustawa Lex Czarnek. No nie padła, no to w wyniku, kwestia tego no padła na jakiś czas w wyniku współpracy, ścisłej współpracy całej opozycji. Wróci w styczniu. Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie radzi sobie z rządzeniem. Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest zdolne przeprowadzać w Sejmie swoje projekty. Albo robi to z ogromnym, coraz większym trudem. No ale cóż się dziwić, jeżeli ten rząd i ta większość wisi na panu Mejzie, tak? No to znaczy, że... Nie do końca, no bo z pana Mejzy ma 232 głosy, nadal większość. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś zachoruje, że ktoś nie przyjdzie, zatnie się w windzie, albo że Paweł Kukiz stanie lewą nogą tego dnia akurat. To jest bardzo chwiejna większość i to świadczy o tym, że możliwości polityczne Prawa i Sprawiedliwości się wyczerpują. Na dodatek jeszcze mamy wewnętrzną opozycję w postaci Ziobry, który jest antyeuropejski, który próbuje doprowadzić do polexitu. No, Jarosław Kaczyński powinien się naprawdę zastanowić, czy trzeba dalej trwać w tym pacie, w tym klinczu, czy też może należy rozpisać wcześniejsze wybory. Jak to jest prawdopodobny scenariusz według pana? Bo my o nim mówimy od miesięcy, ale jakoś nie widać na horyzoncie przed terminem. Ja oczywiście bardzo bym życzył Polsce, obywatelom, żeby ten scenariusz się zrealizował. Problem polega na tym, że ta władza przez ostatnie 6 lat narobiła tyle świństw, tyle skandali,
że po prostu panicznie się boi wyborów. Oni wiedzą, odpowiedzialności że, po. Oni wiedzą, że wybory przegrają i wiedzą, że po tych przegranych wyborach przyjdzie czas rozliczenia. Że trzeba będzie się wytłumaczyć ze wszystkich świństw, które się robiło przez te 6 lat. Trzeba będzie pokazać wszystkie te ukradzione pieniądze. Trzeba będzie pokazać wszystkie te stanowiska zawłaszczone. Trzeba będzie pokazać to, do czego doprowadzili ludzi, do czego doprowadzili ustawą represyjną, niszcząc 50 parę tysięcy ludzi związanych ze służbami mundurowymi. To wszystko jest przed nami. Oni się tego panicznie boją. No dobrze, a nie ma pan takiego poczucia, że jakikolwiek rząd po PiS-ie będzie przyszedł, to i tak przegra kolejne wybory, bo jak to się mówi na opozycji nieoficjalnie, rzecz jasna, sprzątania jest tyle, że nikt tego nie udźwignie. I wtedy Jarosław Kaczyński wraca w glorii i chwale. I do tego jest potrzebna lewica. Dlatego, że po PiS-ie my musimy oczywiście posprzątać, ale musimy też złożyć społeczeństwu ofertę programową i polityczną, która będzie znacznie lepsza niż to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Ale i taką ofertę ma lewica. Potem o praktykę działania, wie pan. To... Praktyka działania musi być bardzo prosta. Trzeba ich rozliczyć, to po pierwsze, i trzeba przywrócić Polskę na drogę demokracji i porządku prawnego, a potem złożyć taką ofertę społeczeństwu, żeby miało szansę na rozwój. Szansę na lepszą Polskę. Tylko, że to jest na razie jeszcze pieśń dalszej lub bliższej przyszłości, ale my jeszcze jesteśmy w teraźniejszości. Teraźniejszość jest absolutnie tragiczna. Mamy fatalne dane, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, to jedno, ale przede wszystkim liczbę zgonów. Kto jest za to odpowiedzialny? Bo nigdzie na świecie takiej liczby zgonów w tej chwili nie ma. Ja przypominam, jak niespełna rok temu startował program szczepień. Jak pan minister Dworczyk, tak zaprzyjaźniony z Czarzastym zresztą, opowiadał o tym, jak wspaniale te szczepienia idą, jak oni są genialnie do tego przygotowani i jaką tutaj kampanię robią proszczepionkową w Polsce. Kampania była nieudana, szczepionki szły źle, a my ponosimy dzisiaj tego konsekwencje. A może to nie jest kwestia braku kampanii, tylko genu sprzeciwu, o którym mówił pan prezydent Duda? Proszę nie wierzyć w takie rzeczy. Polacy to mądry naród. Nie ma tu żadnego genu sprzeciwu przeciwko racjonalnym rozwiązaniom, tylko ten rząd po prostu bojąc się skromnego, ale krzykliwego gremium, które się nazywa powszechnie antyszczepionkowcami, ten rząd postanowił po prostu nic nie robić. Po to, żeby nie stracić w słupkach poparcia, nie wiem, 2, 3, 4 może punktów procentowych, ryzykują zdrowiem milionów obywateli. Ale panie Boże, dziennie spada kilka samolotów tak naprawdę, jeśli chodzi o te ofiary. Chcę unikać tego porównania do Tupolewów, ale rzeczywiście to jest po 5-6 Tupolewów dziennie. No, i nikt sobie nie zadaje pytania, czemu ten rząd nie reaguje. No bo te reakcje są fikcyjne. Opowiadanie o tym, że będzie można mniej ludzi wpuścić do restauracji albo do kina czy do teatru, chyba że są zaszczepieni, nie dając w tym momencie żadnego instrumentu do ręki ludziom, którzy mieliby te szczepienia sprawdzać, czyli te paszporty covidowe sprawdzać, to jest fikcja, to jest po prostu nieodpowiedzialne mydlenie oczu ludziom. Ten rząd mówi, upraszczając ludziom tak, zobaczcie, działamy, no niestety i tak umieracie. Nie dodaje, że działamy kompletnie nieudolnie. Nie dodaje tego, że nasi południowi sąsiedzi, Czesi, już od kilku miesięcy wprowadzili paszporty covidowe i bez takiego paszportu covidowego się nie wejdzie do miejsca publicznego, ani do muzeum, ani do restauracji, ani do kina. To są proste rozwiązania. Tu nie trzeba jakiejś wielkiej mądrości. No, nie, nawet jeżeli oni tego nie wiedzą, mogą pojechać do Czech, zobaczyć, jak to się robi. Z Czechami tam akurat w permanentnym konflikcie jesteśmy, więc nie wiem, czy PiS chce czerpać jakoś, może sąsiadów Czechów. Potajemnie niech jadą. Panie pośle, to właśnie a propos problemów w ogóle z partnerami, ale głównie europejskimi. Dzisiaj drugi dzień z rzędu premier Morawiecki jest w Brukseli, próbuje przekonać instytucje unijne do obniżenia VAT-u na paliwo z 23 do 8%. Tymczasem koło nosa przechodzi nam na razie 25 miliardów złotych z zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj Radosław Fogiel mówił u mnie wprost, nie będziemy likwidować Izby Dyscyplinarnej, bo tak chce Komisja Europejska. A 19 października premier zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej. Czym to się skończy, pana zdaniem? Tu jest wiele problemów. Po pierwsze, praworządność w Polsce jest niszczona permanentnie i Izba Dyscyplinarna jest jednym z elementów czy narzędzi służących do niszczenia praworządności. Dlatego im tak ciężko się z tym rozstać. Jest Ziobro, który szantażuje Kaczyńskiego. Ziobro jest za Izbą Dyscyplinarną. Kaczyński już machnął na to ręką, powiedział, dobra, ważniejsze są te pieniądze z Unii, chcielibyśmy je tutaj w Polsce, bo coraz gorzej z budżetem. No ale Ziobro szantażuje. Kaczyński się z Ziobrą nie rozstanie, no bo straciłby większość w Sejmie.
jest zakładnikiem po prostu opętanego polityką antyunijną człowieka. Na dodatek Morawiecki dzisiaj w Unii Europejskiej ma zamiar apelować o to, żeby wyjść z programu z Zielonego Ładu de facto, bo to o tym on chce przekonywać, do tego chce przekonywać. Został znienacka zaskoczony tym, że spalanie węgla i spalanie gazu będzie coraz droższe, bo Europa wprowadziła 10 lat temu Zielony Ład. To ja tylko o tym mówię po to, żebyśmy zrozumieli. Rządzą nami politycy, którzy są tak nieudolni, że po 10 latach dopiero się orientują, dokąd zmierza Unia Europejska. Zamiast przez te ostatnie 6 lat, kiedy rządzili, reagować, zmieniać naszą gospodarkę, zmieniać naszą energetykę w takim kierunku, żebyśmy dzisiaj nie musieli 3-4 razy więcej płacić za ogrzewanie domów na przykład, bo takie rachunki ludzie dzisiaj dostają. To nie jest zła Unia. To są źli politycy, którzy przez ostatnie 6 lat dłubali w nosie, zamiast naprawiać naszą energetykę. Mamy do czynienia z rządem nieudaczników. Z rządem, który oczywiście tym populizmem jeszcze zyskuje, jeszcze potrafi ludzi omamić, ale tak naprawdę jak ktoś usiądzie i się zastanowi, przemyśli, co się przez ostatnie 6 lat wydarzyło, no to widać, że myśmy przez te 6 lat nie gonili Europy. Ta Europa od nas odchodziła, a my się nie tylko, że nie rozwijaliśmy, myśmy się cofali. Przez 6 lat nie zrobiono absolutnie nic, żeby naprawić sieci energetyczne w Polsce, żeby one były zdolne do tego, żeby przyjąć więcej odnawialnej energii z odnawialnych źródeł. Jak to jest możliwe w ogóle, żeby przez 6 lat nikt nic w tym kierunku nie zrobił? Miliardy złotych się wydaje na głupoty. 2 miliardy co roku wydajemy na TV PiS, na propagandę ponad, i na szczujnie. Nie wspominając o elektrowni Ostrołęka. A brakuje pieniędzy na remont sieci, żeby ludzie mogli kolejne panele fotowoltaiczne zakładać. W związku z tą sytuacją się wydarzy, no bo Unia Europejska, mam wrażenie, jeszcze z nowym rządem Niemiec na czele, raczej nie odpuści kwestii związanych z izbą dyscyplinarną, z przywróceniem sędziów do pracy. Czy my pozostaniemy bez środków unijnych przez najbliższe lata? Czy jednak jest, Jarosław Kaczyński ugnie się pod presją? Jest to bardzo możliwe, że przez jakiś czas jeszcze będziemy bez tych środków unijnych, ale to nie jest największe moje zmartwienie. Znacznie większym moim zmartwieniem jest to, że PiS teraz przestawił wajchę w swojej propagandzie i opowiada, że wszystko, co w Polsce się dzieje złego, to jest wina tej złej Unii. Czyli boi się pan zohydzenia tak zwanego, tak? Tak, to w tym kierunku idzie. To jest oczywiście proputinowska polityka. Widzieliśmy ostatnio drużynę Putina, która przyjechała tu na zaproszenie Kaczyńskiego po to, żeby rozbijać Unię Europejską od środka. I ci ludzie nie zdają sobie sprawy, a być może zdają sobie sprawę, do czego to prowadzi. To prowadzi do polexitu. I to, co zrobiono w Wielkiej Brytanii, jak Anglicy wychodzili z Unii Europejskiej, wtedy to społeczeństwo też było straszliwie zohydzone wobec Unii Europejskiej. Mhm. Mieli nastroje takie, że ta Unia to ich ograbia, okrada, w ogóle jest najgorsza na świecie. Dzisiaj zrobiono badania, dzisiaj się ukazały. 18% Anglików tylko uważa, że to był dobry ruch z wyjściem z Unii Europejskiej. 18%. Reszta już wie, że to była głupota. I teraz Ziobro i spółka, szantażując Kaczyńskiego, prowadzi nas dokładnie w tym samym kierunku. To się fatalnie dla nas skończy, jeżeli my tego nie przerwiemy. Tylko, fatalnie. Że Brytyjczycy nie byli tak euroentuzjastycznym społeczeństwem jak Polacy. Ale byli. Tam większość ludzi jednak była za Unią Europejską. I poprzez głupią propagandę, poprzez kłamliwą propagandę udało się to zmienić. Dzisiaj to samo mamy w Polsce. Ta kłamliwa propaganda już ruszyła. Proszę posłuchać, co oni mówią. Oni mówią, płacicie większe rachunki za gaz, płacicie więcej na stacjach benzynowych, bo to ta zła Unia. Nie zły rząd, nie zły Ziobro, nie zły Kaczyński, tylko ta zła Unia. To jest fatalne. To prowadzi naprawdę w bardzo złym kierunku i to jest oczywiście, jak się głębiej nad tym zastanowić, realizacja polityki Kremla, bo nic innego nie ucieszy Putina bardziej, jak rozbijanie Unii od środka. Już Viktor Orban to robi od dawna, zaprzyjaźniony z Putinem, a teraz do tego grona dołączył Kaczyński, Le Pen, Salvini i cała ta ekipa nacjonalistyczno-populistyczna w Europie, sponsorowana częściowo przez Kreml. To jest niebezpieczne zjawisko, to jest rozbijanie najpiękniejszego projektu politycznego, jaki w ogóle w historii ludzkości się zdarzył, bo nic piękniejszego niż Unia Europejska nie było jeszcze w historii w ogóle cywilizacji. Już pomijam sam egalitaryzm tego projektu, że różne państwa o różnym stopniu rozwoju są razem i mogą razem funkcjonować. Ale dodajmy do tego efekt, o którym bardzo rzadko się mówi. Europa jest bezpieczna. Od kiedy jest Unia Europejska, na tym terenie nie było wojny. A przecież Europa była kiedyś rozsadnikiem wojen nie tylko tutaj wewnętrznych, ale i światowych. Jeżeli o tym zapomnimy, to wylądujemy naprawdę w głębokiej niedoli.
Andrzej Rozenek, Koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dużo zdrowia i nadziei na nowy rok życzę. Państwu także dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To był program Super Raport. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, cała ekipa. Kłaniamy się nisko i wracamy do Państwa jutro o godzinie 8.57. Do zobaczenia. Thank you.